Czy wiesz, że istnieje narzędzie, dzięki któremu z łatwością możemy usunąć wszystkie blokady energetyczne? Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Tak sobie pomyślałam, że warto jest się dzielić dobrymi wiadomościami i mówić o tym, jak naprawdę w bardzo łatwy sposób można usunąć blokady energetyczne. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, coraz częściej wiemy, że możemy mieć w polu energetycznym klątwy, złorzeczenie, możemy mieć tam konsekwencje karmiczne swoich poprzednich żyć, działań przede wszystkim w poprzednich życiach. I teraz jest taki moment, że można to oczyścić. I oczywiście pewnie jest wiele metod, jak zdjąć z kogoś urok, jak oczyścić kogoś z działania klątwy, jak w ogóle generalnie oczyścić pole energetyczne. Ja używam do tego kronik Akaszy. I w trakcie takiej sesji ja mam wgląd w całe czyjeś pole, mi to się pokazuje na orbitach i na przykład mam taką informację, że Krysia, która jest u mnie na portrecie, na piątej orbicie ma klątwę. I dostajemy informację, jak tą klątwę można zdjąć. Najczęściej wydarza się to w trakcie sesji. Z takich ciekawych rzeczy, które pamiętam, bo wiecie, tych odczytów zazwyczaj się nie pamięta. I ja też uczę na kursach Kronika Akaszy, jak to robić na tym kursie dla zaawansowanych, jak to oczyszczać. I jakby jak później mamy spotkanie z konsultantami Kronika Akaszy, to jakby całych odczytów się nie pamięta, ale zdarzają się takie odczyty, gdzie po prostu no jest to tak niesamowite, tak ciekawe, że gdzieś tam w pamięci konsultanta to zostaje. No i na przykład miałam kiedyś taki odczyt, że przyszła osoba, która mówi, że ma duże trudności finansowe, mimo że jest bardzo pracowita, mimo że ma taką firmę, która powinna prosperować, bo jest to firma no, w takiej branży rozwijającej się, no to wszyscy idą do przodu, a ona ogłasza bankructwo. No i co się okazało? Słuchajcie, to było w ogóle niesamowite. Ja spaliłam 4 palo santo, jak robiłam jej to oczyszczenie, ale okazało się, że ona ma taki gadzi ogon i to była jej klątwa. I myśmy później w trakcie odczytu zdjęły tą klątwę. Ja myślałam, że zwymiotuję, słuchajcie, to było coś tak okropnego, bo to, żeby zdjąć klątwę, to trzeba poprosić o wsparcie energii wszechświata. To znaczy, to jest moja metoda. Ja jakby wiem, że każdy może to robić inaczej. Nie mówię, czy bardziej, czy mniej skutecznie, bo tego nie wiem, no bo skąd ja mam wiedzieć. Natomiast no, ja to robię w taki sposób, że tutaj nigdy nie robię tego sama. Po prostu łączę się z odpowiednimi energiami wszechświata, które mogą tutaj pomóc. I tak też było w tym przypadku. I słuchajcie, ja jej tą klątwę zdjęłam. Tak jak Wam mówię, to było coś strasznego. I ona później dostała dekret z kronik Akaszy, bo to zazwyczaj tak wygląda. I podali jej ilość dni, przez które ma robić ten dekret. I ona mi później napisała, że ten dekret mam powtarzać do pierwszego dnia wiosny. Także można spokojnie takie oczyszczenia w kronikach Akaszy robić, pod warunkiem, że ktoś się tego nie boi, a nie boimy się wtedy, kiedy osoba, która ma się tego podjąć, ma wsparcie, ma pomoc w kimś, bo samemu takie rzeczy robić, fajnie jest mieć plecy, fajnie jest mieć znajomości, żeby móc oczyszczać. Co jeszcze? Słuchajcie, czasami jest tak, że ktoś pyta, no jak tam moja relacja z misiem, nie? Z partnerem. No i jakby ja to robię akurat na fantomach, patrzę sobie, jak te energie się zachowują względem siebie i bardzo często widać, co można oczyścić w połączeniach energetycznych między dwojgiem istot, żeby to ten związek zaczął być przyjemniejszy, łatwiejszy, żeby osoby mogły bardziej korzystać ze swoich potencjałów, a żeby łatwiej się przerabiało lekcje. Bardzo często mamy pytania o karmę, tak? No i tutaj mamy kilka rodzajów karmy.
Oprócz tego, co mówi numerologia na temat liczb karmicznych, no to jeszcze mamy tak zwaną karmę 1 do 1, czyli tutaj powiem tak, ta karma jest często przereklamowana. Czasami denerwuje nas kolega w pracy i my mówimy, dobra, na pewno w poprzednim życiu odbiłem ci żonę albo zabrałem ci majątek. Nie musi tak być. Jakby opcji jest bardzo dużo, czasami jest tak, że osoba w ogóle nic do nas nie ma, po prostu odrabiamy z nią jakąś naszą lekcję i osoba jest, no po prostu osoba się pojawiła, żeby przeprowadzić z nami tą lekcję i to wszystko, a my gdzieś tam głęboko myślimy, że to może być karma z tą konkretną duszą. Może, ale nie musi. Dlatego właśnie każde takie pytanie analizujemy w kronikach Akaszy, bo to jest narzędzie jak najbardziej globalne, jak najbardziej obiektywne i właśnie stamtąd dowiemy się najwięcej, co z tym zrobić. Bo ja sobie myślę, że jak ja bym poszła do kogoś i bym się dowiedziała, że mam klątwę, albo jakiś tam proces złożyczenia i ktoś by mi tylko tyle powiedział, no masz, no świetnie, ale co z tym zrobić, nie? No więc narzędzia, których ja używam, i numerologia, i kroniki Akaszy, są po to, żeby nie tylko postawić diagnozę, ale również nakierować, powiedzieć, co dalej z tym zrobić. Bardzo często jest tak, że się wchodzi w kroniki i na przykład już czuć, gdzie są obciążenia, w ciele, już nie tylko w polu tym takim pozacielesnym, ale też w ciele, gdzie są obciążenia w ciele. I to jest też bardzo fajne, jak możemy to udrożnić, jak możemy to doenergetyzować i jak możemy sprawić, żeby to ciało, bo ciało, dlaczego ciało boli, dlaczego ciało ma stany zapalne? No bo ciało daje znać, daje jakiś znak, że gdzieś są nieprzepracowane emocje. No więc można na przykład się w kronikach Akaszy dowiedzieć, dlaczego regularnie mam alergię skórną i skąd to się bierze, bo bardzo często trafiają do mnie ludzie, którzy na przykład byli już na różnego rodzaju testach i tak dalej, i tak dalej i to nie, jakby nie dało jakiegoś spektakularnego efektu. Spektakularnego w sensie takim, że człowiek dalej nie wie, co mu jest. Takich po prostu i tacy ludzie właśnie trafiają na odczyty kronik, jak już nie wiesz, co ci jest, no to właśnie. Więc zapraszam do używania tego narzędzia częściej. Jeśli chcesz sobie sam poczytać ze swoich kronik, to na dole znajdziesz link do modlitwy wejścia z całą instrukcją. Więc zapraszam do samodzielnego testowania. A jeżeli chcesz, żeby ktoś ci zrobił odczyt, to zapraszam do mnie czy do kogoś z moich uczniów. Ja robię regularnie warsztaty. Najpierw robię warsztaty podstawowe, kurs czytania kronik Akaszy dla siebie, a później robimy warsztaty dla zaawansowanych, gdzie właśnie ćwiczymy oczyszczanie. Także jeżeli czujesz, że jesteś gdzieś zablokowany, jeżeli czujesz, że coś, że jakaś energia, że coś, nie umiem tego inaczej określić, przeszkadza ci osiągnąć sukces i spełnienie, to polecam sprawdzić to przy użyciu narzędzia kronik Akaszy, bo tam oprócz tego, że się dowiesz, czy tak jest, czy nie, to od razu będzie szansa, żeby to usunąć. Tyle na dzisiaj, kochani. Znajdźmy się na Facebooku, znajdźmy się na Instagramie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli uważasz, że materiał jest wartościowy, możesz go dalej udostępniać. Ja tymczasem wysyłam mnóstwo miłości, mnóstwo ciepła i do zobaczenia. Coś nie